O, już jesteście, podglądacie, co ja robię, a ja w tym czasie się przygotowuję do kolejnego odcinka. Będzie to odcinek, moi drodzy, na temat programowania 3D. Do tej pory w procesingu rysowaliśmy tylko obiekty 2D. Teraz pojawiła się tutaj nowość w poleceniu size, kiedy ustalam rozmiar okienka. Ustalam również tutaj, że będzie to w formacie 3D grafika i mogę skorzystać teraz z obiektów, które są w formacie 3D. Zaczniemy od takich podstawowych obiektów, jakim jest kula, czy w zasadzie sfera, prawda, bo tą sferę będziemy rysować, jakim jest prostopadłościan czy sześcian. Więc teraz tak, żeby coś narysować w formacie 3D, będziemy troszeczkę inaczej działać niż w przypadku 2D. Jeżeli rysowaliśmy 2D i chcieliśmy narysować sobie prostokąt, no to podawaliśmy mu współrzędne środka, no i rozmiar na przykład w ten sposób podany. Nie? Czyli tak podany prostokąt był rysowany w, po prostu w konkretnym punkcie i o konkretnym rozmiarze. Mówiłem, że 0,0 jest tutaj, w lewym górnym rogu. Czyli lewy górny róg to jest początek układów współrzędnych, tylko on jest odwrócony, odbity względem osi X, ten układ współrzędnych, czyli X-y idą oczywiście w prawo na plus, ale Y-ki idą w dół na plus, a nie w górę na plus, prawda? To jest taki układ troszeczkę w programowaniu często spotykany, troszeczkę inny niż na matematyce. No i teraz, jeżeli chodzi o obiekty 3D, no to na przykład takim obiektem 3D jest box. Tak? Box, czyli pudełko po angielsku. No i powiedzmy, że damy tutaj 100, wartość w nawiasie, uruchomię to pudełeczko i zostało narysowane pudełko, ale tutaj, w lewym górnym rogu. Dlatego, że zawsze obiekty te 3D, które będziemy dzisiaj poznawać, są rysowane w środku układu współrzędnych. Czyli jeżeli teraz ja chcę, żeby ten środek układu współrzędnych był w innym miejscu, ja muszę go przesunąć. Czyli na przykład robię tu translate i podaję, o ile mam przesunąć względem bieżącego środka. Czyli bieżący środek jest w lewym górnym rogu, więc jak przesunę na szerokość dzieloną przez 2 i na szerokość dzielone przez 2, to powinienem się przesunąć do środka naszego okienka. I wyszedł mi w tym miejscu pudełeczko, które no, po rzutowaniu na płaszczyznę 2D wyszło w postaci kwadratu. Do tego jeszcze wrócimy. Powiedzmy, że tutaj dam sobie sfera, będzie lepiej widać. Dlatego, że sfera jest co prawda po rzucie na płaszczyznę 2D jest kołem, no ale dzięki temu, że ma tutaj narysowane jeszcze takie linie na sferze, to łatwiej nam sobie wyobrazić, że to jest obiekt 3D. Jeszcze za chwilę się to wszystko okaże, prawda? Za chwilę będziemy robić rzeczy, które nam ułatwią tutaj poznanie, jak na przykład włączenie świateł. Tak, czyli włączę sobie światła. I teraz moja sfera już jest bardziej cieniowana, tu świeci na nią światło, tam gdzieś z boków jest ciemna, jest łatwiej w ten sposób, prawda? Tym światłem można sterować, na razie się tym nie będziemy zajmować. Więc w ten sposób mogę narysować obiekt 3D i przesunąłem mój układ współrzędnych do konkretnego miejsca. On dalej jest oczywiście skierowany Y-kiem w dół, to dalej nie jest matematyczny układ, że Y w górę i X w prawo, tylko jest to układ skierowany Y-kiem w dół i X-em w tą stronę. No i teraz, co możemy zrobić? Możemy na przykład narysować sobie kolejny prostokąt, taki sam jak tam, i one się nie pokrywają, dlatego że tamten był w odległości 100-100 od początku układu współrzędnego przed przesunięciem. Natomiast teraz początek układu współrzędnego przepada w środku, więc po przesunięciu 100 na 100 mamy w tym miejscu. Nad tym trzeba panować, że niestety tutaj te współrzędne się przesuwają po prostu i teraz już jesteśmy względem nowego początku układu współrzędnych.
I teraz tak zapisany obiekt no, znajduje się, prawda, w przestrzeni i ta przestrzeń trójwymiarowa, jest tutaj kula, jest oświetlona jakimś światłem, ta sfera i chciałbym wprowadzić pewien ruch. To jest taka ciekawostka. O właśnie, jeszcze to pudełeczko sobie narysujemy, żeby tu było, można było pokazać, czyli przesunę jeszcze układ współrzędnych względem tego, co jest. Względem tego, co jest, uwaga, nie względem tego, co było na samym początku. Czyli względem tego, co jest, jeszcze przesunę na przykład o 300 w prawo i teraz spróbujemy, a tu 0 w dół. Czyli powoduje przesunięcie układu współrzędnego w bok. I teraz w tym miejscu zrobię sobie box, no i na przykład damy sobie 50 rozmiar tego pudełka. Tu jak się można domyślić, sfera 100, no to jest, prawda, średnica albo promień, muszę doczytać, ale jest to rozmiar tej sfery i box, czyli pudełko sześcian, czyli 50 na 50 na 50. No i tak zbudowany element, o, tutaj się znajduje w tym miejscu, jest z boczku, jest tutaj. No i teraz chciałbym wprowadzić do tego pewien ruch, no bo ten ruch mi ułatwi przyglądanie się temu, jak przemieszczają się te obiekty. Żeby wprowadzić ruch, wprowadzę sobie zmienną globalną kąt, czyli float, liczby zmienno-przecinkowe, tak? Float angle, napiszę po angielsku angle, po pierwsze powinno się programować po angielsku, a po drugie no kąt przez O nie można by zapisać, musiałoby być zapisane cut, no a cut to mi się raczej kojarzy dość creepy. Także mamy kąt angle, który jest typu float. Float, przypominam, liczby zmienno-przecinkowe, czy floating point zmienno-kropkowe, bo z pływającą kropką. Bo Amerykanie używają kropki dziesiętnej, a nie przecinka. Tak, czyli o co chodzi zmienno? Szedłem 4567.98. Tak? To jest liczba, która składa się z takich cyfr, ale jeżeli przesunę tą kropeczkę w to miejsce, są te same cyfry, a znaczenie tej liczby jest już inne. Wartość tej liczby jest już inna. Czyli ta kropeczka floating point, prawda, jest to w liczbach zmienno-przecinkowych, po polsku ten zmienny przecinek oznacza takie liczby. No i ten kąt będzie mi się zmieniał ciągle, więc żeby mi się zmieniał, to przy każdym przebiegu funkcji draw zrobię sobie, że kąt równa się ten kąt, który był, plus no na przykład 0,01, plus 1/100, tak? Więc kąt mi się zmienia, ale nigdzie go nie wykorzystuję. Jest takie polecenie jak rotate, w Y, powiedzmy, żeby względem osi Y się to kręciło, czy względem pionowej osi. No i o jaki kąt? Przy czym teraz wpisałem to w miejscu, no zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Może zostawmy tak, bo będzie działać tylko inaczej niż początkowo chciałem. Ta kula odlatuje, wylatuje i wraca. Za chwilę wróci tutaj, wraca z przodu i zrobiła obrót. Dlaczego ona się nie obraca względem swojej osi, tylko sobie gdzieś wylatuje? No i dlaczego znaczy taki ślad? No więc najpierw prostsza rzecz, dlaczego znaczy ślad? No bo w tym momencie przy każdym draw jest od nowa odrysowywana w nowym miejscu, ale nie jest czyszczona ściana. Czyli gdybym chciał czyścić ścianę, to oczywiście tu background i jakiś kolor, skorzystam z kolor selektora, wybiorę sobie jakiś ładny kolor, no powiedzmy taki, oczywiście ładny dla mnie, nie musi być dla Was, więc Wy sobie możecie wybrać inny kolor i teraz uruchamiam i teraz przy każdym przebiegu funkcji draw jest odrysowywana ta scena, no więc te obiekty sobie latają względem osi Y. Ale której osi Y? Względem krawędzi okienka. Dlatego, że ja robię obrót, o tu rotate, w linii dziesiątej, zanim przesunę jeszcze współrzędne. Także tu muszę oczywiście ten rotate przenieść w to miejsce, jeżeli chcę uzyskać obrót względem osi tej kuli.
Tak? I w tym momencie widać, że pięknie mi się obraca, tamten prostokąt nie, tamten został, bo on jest przedrysowany przed obrotem, ale wszystko, co jest rysowane po obrocie, pięknie się obraca i widać też to światło. To światło, które padało od przodu, no teraz to światło wędruje po prostu wokoło tej mojej kuli, tak? Czyli ta moja kula już się pięknie tu obraca. Mogę jej wyłączyć te kreski, już teraz jest światło, więc będzie to lepiej widać. Czyli mogę tu na początku draw dać no stroke, czyli bez krawędzi. I uzyskam wtedy kręcącą się kulę, która jest tylko cieniowana, ma taki księżyc, który jest zawsze tylko z jednej strony oświecony. No, to nieprawda, bo księżyc nie jest oświecony tylko z jednej strony, to my go widzimy z jednej strony. Dałem się wpędzić w pułapkę logiczną tutaj. No więc taki oświecony z jednej strony element, tylko z tamtej strony, tam jest ta oświecona część i całość mi się, cała scena mi się obraca względem osi Y, która przypada w środku. No i widać teraz tutaj, jak ten boks, czyli prostopadłościan, a w zasadzie sześcian się tutaj przemieszcza. Mówię prostopadłościan, dlatego że boks może mieć więcej parametrów niż jeden. Boks jest tak skonstruowaną funkcją, że jeżeli podam mu trzy te same parametry, tak jak w przypadku koloru, jeżeli podam trzy te same kolory, to mogę podać jeden zgrupowany, po prostu jest to traktowane jako wtedy odcień szarości, prawda? Natomiast tak zapisany prostopadłościan będzie dalej sześciany, bo będzie 50 na 50 na 50 i będzie bez zmian. Ale mogę sobie dać oczywiście tutaj 150, tutaj na przykład 250 i uzyskałem prostopadłościan, który ma tą, no w tej chwili głębokość, o właśnie za chwilę wyjdzie, no wyjdzie z przodu, to nam zasłonił, ale ma tam tą jedną krawędź, ma 50, drugą ma 150, a trzecią jest rozciągnięty na 250. Także tu mogę dać na przykład 50, wtedy będziemy mieli tego typu element. No to teraz sobie zapiszę ten mój szkic i będzie pewna nowość, ale najpierw zapiszę w processing. Dobrze, zapisałem sobie tutaj i teraz pewna nowość. Otóż będę chciał wrzucać te elementy na GitHuba. Także założyłem konto na GitHubie u źródeł programowania. Pod filmem tam będzie link tutaj do tego folderku i w tym folderku będę chciał, żeby się zjawiały te prace, które wypracowuję. Prawda? Czyli na razie to nazwałem tak. Processing YouTube, a właśnie Git Add. No nie Processing YouTube, tylko 3D pierwsza krew. Git commit minus m. No tak, nie mam skonfigurowanego tutaj na Macu Gita. Okej. I teraz co on powiedział, żeby... Okej. No to dobrze, git push. I zostało to już tutaj wgrane, także proszę bardzo, tu macie ten projekcik. Można go czy przez stronę internetową zobaczyć, czy no, nawet przez stronę, prościutki programik, więc pięknie to tutaj się znajduje. Jest to tutaj na GitHubie, więc proszę, możecie skorzystać również z kodu, który napisałem. Także zapraszam do prenumerowania odcinka. Proszę o kciuczka w górę. Ja wiem, że to żebro lajki, ale dzięki temu więcej osób dowie się o tym kanale, więcej osób pozna te filmy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa!